Nie wiem, czy się cokolwiek zadzieje, ale mam, rozumiem, nie mam udawać, że jem Nie, ciastko. Właśnie nie, nie o to. ale zrysuj ciałem, próbuj poruszać szczękami, jeżeli to jest ten, ale po prostu trzymasz w ręku to Trzymam ciastko? w ręku, tak. Gdzie ono jest? Dokładnie tak Tu jest. stoisz, tak? No, no jakbyś miała, może tak. wstać? Możesz wstać, bo nie ten. Tak, myślę, że jedną ręką. Drogi widzki, widzowie, witam was po raz kolejny w TR Warszawa, tym razem na widowni. Jest ze mną... Kasia Węsierska. Cześć. Cześć. Co robisz? Czym się zajmujesz? Na co dzień pracuję w radiu. Można mnie słuchać w Radiu SK, tam się czasami słyszymy, a to, co robię w swojej pracy, pokazuję też w mediach społecznościowych, na Instagramie i przede wszystkim na TikToku. A powiedz mi, czy masz jakieś takie nagranie wizualne właśnie na tych mediach społecznościowych, z którego jesteś zadowolona? Takie, które masz takie, tak, to zrobiłam i... Trudne to jest bardzo pytanie. Nigdy nie jestem zadowolona ze wszystkiego tak do końca. Zwłaszcza, że media społecznościowe są na tyle wymagające, że moje zadowolenie często, zauważyłam, zależy od późniejszych reakcji tych wszystkich, którzy to oglądają, więc... Okej, ale dla ciebie. Dla Ty mnie. Sama spośród tych rzeczy, które zrobiłaś, wypuściłaś, jedna, która jesteś najbardziej z nią pozytywnie związana. Wydaje mi się, że to film, który nagrałam po dosyć przykrej historii, która mi się przydarzyła, czyli film dotyczący hejtu. Niezbyt ciekawa tematyka. Gdzie to mogę znaleźć? Możesz to znaleźć na TikToku, możesz to znaleźć też na Instagramie. Jak kanał? Kasia podkreślnik Wesierska. Wow, ale masz kontentu, w sensie ilość nagrań. 500 tysięcy, 400 tysięcy. TikTok lubi, jak się dużo nagrywa. Taka jest moja obserwacja, chociaż ja się kompletnie na tym nie znam. Ten dzień minął mi pod takim właśnie hasłem, więc... Story time. To, że hejt w internecie jest zjawiskiem tak normalnym jak fakt, że oddychamy, nikt nie musi mi o tym mówić. Ja ten hejt przyjmuję, zwłaszcza jeżeli on na przykład wygląda tak. No słuchajcie, powiedzcie mi coś, czego nie wiem. Ostatnio takiego hejtu dostawałam bardzo dużo na swoim Instagramie w komentarzach i to w ilościach kilkudziesięciu naraz, żebym na pewno nie zgubiła tego wśród innych powiadomień. I wszystko było okej do momentu, kiedy nie trafił do mnie ten komentarz. To był ten moment, kiedy w mojej głowie zapaliła się czerwona lampka i postanowiłam działać, no bo to jednak groźby karalne. I wiecie co? Znalezienie autora tego komentarza nie było bardzo trudne. Okej. Straszny komentarz. Rozumiem. Okej. No to jesteśmy. Mamy miejsce, w którym jesteś zadowolona. Osiągnięć. Zadowolonych też było mnóstwo osób, bo widzę tutaj, że jest 600 tysięcy obejrzeń, 63 tysiące polubień, 1200 komentarzy. To w takim razie, jakby, czym ja ci mogę pomóc? Wydaje mi się, że w mojej codziennej pracy, czyli przede wszystkim w pracy z głosem. Wiesz, radio ma to do siebie, że nie widać w radiu. To jest przedłużenie mojej pracy w radiu, media społecznościowe. A trzeba tam oddawać emocje, które ludzie usłyszą, a których nie zobaczą. No bo nie mają jak. Mhm. Czyli, ale w czym jakbyś miała powiedzieć, no bo masz emocje, jesteś osobą... Mam emocje, ale mam wrażenie, że czasami ich dobrze nie oddaję tylko głosem. A tylko to mam do dyspozycji, wchodząc codziennie na żywo na antenę, wiesz, w programie, który prowadzę. Mhm. Jakiś przykład, gdybym miał... jakaś sytuacja z życia, która cię zdenerwowała. Tutaj mamy ten przykład, ale w ten... Sytuacja z życia, inna, która mnie... Najświeższa sytuacja, która cię po prostu... No, żyjemy w takim kraju, że wiele rzeczy nas może denerwować codziennie. No, dobrze, rzućmy rekordową inflację, która mnie ostatnio zdenerwowała, ale nic z tym nie zrobimy. Okej, i teraz gdzie byś umieściła, jak myślisz o tej informacji, chcesz ją przekazać i mówisz o emocjach, to co jest twoim celem? Znaczy, co myślisz o emocji w sprawie tego
tej opowieści. Ja w swojej pracy, jeżeli mam to przenieść już na swoją pracę, to mogę tylko te rzeczy prześmiać. No taka jest specyfika radia, w którym pracuję. Raczej nie poruszamy się tam w sferze jakichś takich poważnych rzeczy, no bo to jest radio muzyczne, SK się też nie kojarzy jakoś bardzo poważnie. Więc wszystko, co robię na antenie, to ma być albo pozytywna emocja, albo mam to prześmiać. I czasami, jak sam dobrze wiesz, masz takie dni, kiedy ci się w ogóle nie chce śmiać. Okay. A trzeba to niejako zrobić, bo na tym polega nasza praca. Myślę, że ona w bardzo wąskim zakresie jest podobna do twojej, no bo ja też muszę, wchodząc do studia, ubrać jakąś rolę, bo przecież wiadomo, że ludzie, którzy znają mnie z anteny, nie znają mnie prywatnie, nie obchodzi, co się wydarzyło w moim życiu na 5 minut przed wejściem do studia. Mm-hmm. Teraz wracamy. Emocja. Czyli czy chcesz oddać emocję prawdziwą, która ci się kojarzy z tym, czyli złość, teraz? Czy chcesz, czy potrzebujesz mojej pomocy do tego, żeby opowiadając o czymś, co cię denerwuje, żeby to miało pozytywną emocję? Tego drugiego raczej potrzebuję, żeby jednak gdzieś się wyzbyć tych emocji negatywnych i albo to po prostu prześmiać, albo zironizować, tak żeby było to po prostu słychać. Dobrze. A czego wy chcecie? Czego wy byście chcieli usłyszeć? Chcielibyście, żeby Kasia mówiła to, co naprawdę czuje, czy żeby mówiła do was z uśmiechem? Napiszcie w komentarzach. Ale wracając tutaj, ja bym chciał usłyszeć na razie bez myślenia o emocjach. Chciałbym usłyszeć fragment, żebyś mi powiedziała o tej inflacji, coś, co cię, no co myślisz po prostu. No, mamy kolejną rekordową inflację, pomimo tego, że wszyscy eksperci mówili, że to się już nie wydarzy. Jesteśmy na poziomie tam powyżej 9%, chociaż na ósemce mieliśmy się zatrzymać. I perspektywy na to, żeby ona zaczęła spadać na tym etapie, są żadne. Mhm. A to się przekłada na nasze codzienne życie, wiadomo, na portfel w dużym skrócie. Mhm. Dobrze. Ja stosuję taką zasadę, że jest ćwiczenie, potem jest analiza. Że jedno bez drugiego nie istnieje, znaczy nie ma procesu twórczego, jeżeli skupiamy się tylko na jednym. Jeżeli po prostu zadasz sobie jakiekolwiek zadanie, nie wiem, ja bym miał sobie teraz zadać zadanie, że będę odgrywał króla i tylko bym po prostu odgrywał tego króla, to byłbym na granicy zdrowia psychicznego. No? Ja w ramach mojego zawodu muszę mieć potem moment po tym, jak odegram tego króla. Moment, żeby zanalizować, co zrobiłem, bo jest to moja praca. Jakie emocje się pojawiły, kiedy opowiadałaś o tym? No, taki powiedziałabym trochę śmiech przez łzy, bo wiem, wiesz, taka bezsilność najbardziej, bo wiem, że z tym nic nie zrobimy. To jest informacja, którą muszę przyjąć, z którą muszę się nauczyć żyć, jakby na tym etapie, no to jest trochę tak, że tylko mogę to prześmiać, bo jakbym miała o tym zacząć myśleć, tym usiadła i płakała i zastanawiała się, no to co dalej, w którą stronę idziemy. No, inflacja jest takim pierwszym, co mi przyszło do głowy, natomiast takich sytuacji mamy na co dzień ileś tam, które powodują jakiś rodzaj bezsilności w nas, no bo to jest rzeczywistość zastana, którą trzeba przyjąć, bo nie każdy aspekt rzeczywistości jesteśmy w stanie zmienić ze swojego podwórka. Okej. I teraz, czyli masz ten, to ci się pojawia za myślami, uruchamiają się emocje związane z tym. Czy masz jakąś przyjemne skojarzenie, miłe emocje związane z opowiadaniem czegoś? Jakaś sytuacja, w której komuś coś opowiadasz. I czy to jest miłe? Nie, tak, miłe wspomnienie, w którym miło opowiadasz. Znaczy, że to jest pozytywne mówienie. Tak, czasami mi się zdarza mówić pozytywnie. Ja uwielbiam rozmawiać o jedzeniu i zawsze jak rozmawiam z kimś o jedzeniu albo opowiadam mu swoje doznania kulinarne, to są najbardziej pozytywne. Ostatnie jakieś pozytywne doświadczenia? Kulinarne na przykład. No, jadłam ostatnio pyszne ciastko z mojej ulubionej cukierni, było nowe, więc to było bardzo dobre doświadczenie. To ciastko, no nie zrobiłabym sama nigdy takiego w domu, nie wpadłam chyba na ten pomysł. Ilość czekolady na centymetr kwadratowy tego ciastka była tak duża, że ktoś by pomyślał, że to jest szaleństwo, ale każdy, kto kocha czekoladę tak jak ja, ten będzie wiedział, że to było najlepsze ciastko w życiu, które miało wszystkie możliwe tekstury czekolady, wszystkie możliwe konsystencje czekolady, a nie było za słodkie. Okej. Czy teraz, jakie się pojawiły teraz odczucia? Skojarzyło mi się jako przyjemna sytuacja, którą właśnie zapamiętałam z jedzenia ciastka. A ciało? Co się działo z ciałem? Uruchomiła się bardziej gestykulacja, mam wrażenie. I tak jakoś żywiej zareagowałam. Okej. A teraz gdybyś spróbowała zrobić takiego crossa,
Mhm. Czyli w głowie masz ciastko i te sytuacje, ale tylko w głowie masz ciastko, a opowiadasz o inflacji. Okej. Okej? Akcja. Już jesteśmy na takim etapie tak dużej inflacji, rekordowa inflacja nas została, 9,2%. Nikt się tego nie spodziewał, właściwie nie wiadomo, co z tym zrobić, no ale mamy, tak. Już lepiej być może nie będzie. Okej. Co się wydarzyło? Co się zmieniło? Co się pojawiło? Co poczułaś? No, jest to dziwny miks, skojarzyć sobie sytuację pozytywną z taką, która wywołuje gorsze emocje i próbować to jednak połączyć tak, żeby powstało coś bardziej pozytywnego. Spowodowało to mój taki wewnętrzny uśmiech, sam ten trik, że powiedziałaś mi, żebym to zrobiła, więc to, że się na tym skupiłam, trochę odciągnęło moje złe emocje od tematu, który mnie denerwuje. Mhm. Czy jakoś to, co do tej pory zrobiliśmy, się odnosi do tego, co powiedziałaś, że chciałabyś przerobić? Tak, myślę, że tak, bo to jest trochę przestawienie emocji z jednego toru na drugi poprzez lepsze skojarzenie i z sytuacją, która te lepsze emocje wywołała, tak? Czyli powiązanie czegoś, co się pozytywnie nie kojarzy, z czymś pozytywnym, co może później spowodować pewną zmianę, nie wiem, w barwie, modulacji głosu, w emocjach. Ja mam trochę problem z emocjami. Znaczy ja w ogóle w moim zawodzie, i to jest coś, z czym jakby chyba gdzieś będzie to się przewijało w trakcie naszych rozmów bardzo często. W pewnym sensie mnie na przykład nie interesują emocje. Tak na życie czy tak na pracę? Nie, na pracę. W mojej pracy. Mhm. Że emocje są dla mnie gdzieś zupełnie ja nimi się nie zajmuję, bo one są. Ale to nie jest tak, że emocje w twojej pracy są pewnym narzędziem? Bazowanie na emocjach albo szukanie w sobie jakichś emocji nie jest to narzędziem do zbudowania na przykład postaci, wejścia w rolę? Ja szukam komunikatu. Co chcę przekazać widzom, widzce, widzowi, którzy są, które są za kamerą. Kiedy spojrzysz w kamerę, o czym myślisz? Myślę o tym, że może ktoś to ogląda teraz. Ale też myślę o tym, czy nie wyglądam głupio, jak tak patrzę. Dwa. Co jeszcze? Żeby się uśmiechać, myślę, bo tak mi zawsze mówiono, że jak jest kamera, to się trzeba uśmiechać. No, zastanawiam się czasami, kto jest po drugiej stronie. To jest tożsame z moją pracą, bo ja też myślę, czy ktoś jest po drugiej stronie i kto to jest. A teraz, gdybyś pomyślała sobie o kimś konkretnym. Masz kogoś? Tak. I ten ktoś jest tam po drugiej stronie. Możesz się z nim przywitać? Z nią? Bo nie wiemy, kto to jest. Mogę, tak. Powiedz, masz szansę z nią porozmawiać. Cześć, dobrze cię widzieć. Dalej. Zawsze cię w ogóle dobrze widzieć, bo lubię, jak się widzimy. Więc jakby posiadanie takiej osoby po drugiej stronie jest czymś, co sprawia, że dużo łatwiej się funkcjonuje i mówi. Tak jak ja teraz. Z wyobrażeniem takim. Gdybyś mogła tej osobie powiedzieć o inflacji coś. Nie, tak jak myślę, tak? Nie już. Na pewno słyszałeś, jaką już mamy inflację, zresztą sam to już widziałeś, bo śledzisz wszystkie te komunikaty. 9,2, nie będę powtarzać, rekord. Porozmawiamy o tym, pewnie się powkurzasz tak samo jak ja. Okej. Jak się czułaś? Dobrze. Coś się zmieniło? Coś? Pojawił się gdzieś mój jakiś wewnętrzny uśmiech, bo skojarzyłam to z osobą, która takie pozytywne emocje we mnie wywołuje i która jakby sprawia, że się czuję bezpiecznie w wielu sytuacjach, więc posiadanie jej gdzieś po drugiej stronie, nawet w głowie, no już powoduje, że strefa komfortu się trochę rozszerza tego, jak mogę działać, co mogę mówić, co mogę robić. Poczułaś zmianę w głosie? Chyba tak. Chociaż nie jestem w stanie teraz tego jakoś tak porównać, bo nie wiesz, dopiero po odtworzeniu tego byłabym w stanie powiedzieć, nastąpiła zmiana lub nie, może ty to bardziej usłyszałeś. Była. Minimalna zawsze jestem. Głos jest bardzo czułym. Na przykład dlatego nie lubię postsynchronów.
A no, podziwiam, kiedy to jest najtrudniejsze, mam wrażenie, pracy. Fragmenty, bo jeżeli cały film jest robiony w postsynchronie i w ogóle od początku jest myśl o tym, postsynchron, czyli podkładanie głosu już do obrazu, który zrobiliśmy na planie. Gdybyśmy teraz tutaj nagrali tylko obraz, a potem w studio byśmy usiedli i razem byśmy odtwarzali nasze, to są postsynchrony. Jeżeli to jest fragment, który ze względów technicznych został wycięty, znaczy nie po prostu nie działa, nie jest słyszalny, a my mamy postsynchrony najwcześniej 4, 5 miesięcy, 6 miesięcy po nagraniu, to ja przychodzę z tym innym człowiekiem. Mój aparat mowy się zmienił. Mój aparat mowy jest cięższy o kilogram albo lżejszy o kilogram w najlepszym wypadku. Ja jestem w innym nastroju niż byłem wtedy. Moje ciało jest inne, jest inna pogoda, jest inna temperatura. Ja jestem w innym momencie dnia, wszystkiego. I że ten mój aparat jest inny, a muszę się wkleić na przykład jedno zdanie w ciąg, który jest spójny. Był nagrany tam w tamtych warunkach. I nie mam z tym bardzo dużo koncentracji, to ode mnie wymaga, żeby to robić, dlatego że właśnie mam poczucie, że ten aparat się zmienia, że on jest bardzo czuły, że my mówimy całą sobą. No, to prawda, nienawidzę dogrywania. Też mam czasami obowiązek czy jakąś konieczność taką dogrania, na przykład pytania do wywiadu, które się nie nagrało, jednego pytania i słyszę, wiesz co, z mojej perspektywy słuchacze tego nie wysłyszą, tak jak prawdopodobnie nie wysłyszą tego widzowie w filmie. To jest jakby dużo dzieje się w naszej głowie, bo my tego odsłuchujemy ileś razy, słyszysz to, masz świadomość swojego głosu i tak dalej. Natomiast no jest, przyzwyczaiłem się już do tego, pomyślałam sobie, no dobrze, no to jest nadal mój głos, może trochę inny, ale okej, ale jest różnica, wiem, o czym mówisz. Ale on wskazuje też na to, o czym mówisz, czyli o tej pracy, że z czym pracujemy, z jak delikatnymi rzeczami. I że wcale nie trzeba, znaczy, że nie trzeba myśleć o tym jako o dużych rzeczach, że twój głos ma teraz, jak mam nim zapracować, tak? Znaczy, on pracuje sam, idąc za myślą. Ja nie mam celu, żeby moi widzowie teraz dostawali, jakby reagowali bardzo konkretnymi emocjami. Mnie interesuje, żeby dotarł do nich komunikat. To coś, co jest we mnie, żebyśmy się skomunikowały, żebym ja, bo jaki jest powód mojego bycia? Jaki jest powód twojego bycia w radio? Na początku to był przypadek, a teraz to już jest taka część mojego życia, której sobie jakoś nie wyobrażam, żeby jej nie było. Trudno jest mi czasami znaleźć powód, generalnie bywa mi czasami w ogóle trudno znaleźć powód, więc w radiu też, natomiast no wiem, że to jest coś, co sprawia mi przyjemność, co chciałabym robić, więc to jest też ten powód, że to jest praca, którą po prostu bardzo lubię. To jest mój też powód, to jest ta radość twórcza, którą mam cały czas, obojętnie od tego, jakimi tematami operuję. Czyli obojętnie, czy mówię coś dramatycznego, czy mówię coś, przekazuję jakąś dramatyczną informację, czy przekazuję jakąś informację, która jest moim zdaniem na przykład absurdalna, albo moim zdaniem pokazuje, jak jesteśmy, często w komediach na przykład tak mam, że opowiadam wtedy o słabościach. Zobaczcie, jak cudownie słabi jesteśmy, jak cudownie słaby jest człowiek, jak potrafi się potknąć na bananie. Że cały czas istotny jest ten komunikat. Pod spodem mam radość tego, że się widzę z wami, że się widzę z tobą, a na tym jest to teraz, dobrze, ale z tą radością, co ja mam powiedzieć? I wracając do filmiku, który mi pokazałaś, czy tam się zastanawiałaś nad tym, jak modulować głos? Chyba nie. Chyba jakby była to na tyle świeża sprawa, że towarzyszyły mi jakieś takie emocje, które wydawały mi się spójne z komunikatem, który chcę przekazać. Więc nie skupiałam się za bardzo na modulacji głosu, a raczej na tym, co chcę powiedzieć. I siłą rzeczy mam wrażenie, że ten tembr głosu był, jaki był, czyli generalnie spójny z tym komunikatem. Czyli wracając do twojego pytania, gdybyś miała je zadać jeszcze raz, to jakby ono teraz brzmiało po tym, co już po tej naszej rozmowie? A propos głosu i emocji? Tak.
Czyli jak najlepiej pewnie, czekaj, rozmawialiśmy o komunikacie, no moje pytanie by brzmiało, jak najlepiej dotrzeć do odbiorców z komunikatem takim, jaki chcę go przekazać, żeby oni go tak odczytali. Mhm. Znika nam ten problem z uśmiechem. Mm-hmm. znika nam problem z uśmiechem. Że niekoniecznie, bo ten, rozumiem, że ten uśmiech, on się pojawia w naszej rozmowie ze względu na jakąś formułę, która jest, w której operujesz. Tak, no radio ma jakby swoje formaty. Radio, w którym ja pracuję, jest sformatowane głównie muzycznie, ale przede wszystkim też do tego młodszego odbiorcy, młodszego mam tu myśli 16-45, to jest taki target tak zwany, czyli po prostu grupa docelowa. No i ludzie, którzy włączają akurat te stacje, i tak to wynika też z badań, no bo to jest poparte badaniami tak zwanymi fokusowymi, czyli na grupach reprezentatywnych i tak dalej, włączają je po to, żeby się uśmiechnąć. Więc oni nie za bardzo chcą być bombardowani moim złym dniem, albo moim smutkiem, albo kiepską informacją o inflacji, więc nawet jeżeli ja o tej inflacji powiem, to muszę znaleźć na to taki sposób i taką jakąś puentę, żeby ostatecznie oni się uśmiechnęli i pomyśleli sobie, dobra, jakoś to przetrwamy. Okej, czyli nie jest problem w tym, jak modulować głos, tylko co znaleźć w informacji takiego, co pozwoli ci się samej uśmiechnąć. Tak, i to czasami jest problemem w momencie, kiedy sama, wiesz, toczę walkę z własnymi negatywnymi emocjami, bo jest to czasami temat, który tak mnie denerwuje, że nie jestem w stanie wyjść poza to, wtedy mam po prostu proste zadanie. Wtedy mówię, dobra, to nie będę o tym mówić. Jeżeli jestem tak emocjonalnie nastawiona i nie znajdę nic, co będzie w stanie u mnie ten uśmiech spowodować, to nie wywołam go też u tych słuchających, więc po prostu nie, dzisiaj o tym nie mówię. Może za dwa dni, może za trzy, jak trochę zejdzie i nabiorę dystansu. Okej. Czyli to mamy rozwiązane. To rozwiązanie stosujesz intuicyjnie i to jest super, ale pozostaje nam sytuacja, w której jednak jakiś temat musisz powiedzieć, a nie wywołuje w tobie, nie znajdujesz w nim pozytywnej myśli. Co wywołuje w tobie inaczej? Wspomnienie? Interesuje mnie wspomnienie jakiegoś szczęśliwego zdarzenia z dzieciństwa. Pierwsze, które mi przychodzi, mam ci o tym opowiedzieć. To takie cykliczne zdarzenie. Była bardzo mała rzecz, ale był to rytuał, który powodował we mnie zawsze radość. To było niedzielne wyjście po kościele wtedy, wiadomo, wszyscy chodzili do kościoła, do cukierni. Znowu jedzenie, znowu ciastka, ale to jest mój smak dzieciństwa. To ciastko, które się wtedy w tamtej cukierni nazywało omletem i gdziekolwiek go nie widzę teraz w dorosłym życiu, od razu mam takie... Wykupiła pół cukierni wtedy. Więc pamiętam tę niedzielę, to było takie święto, wyjście do tej jednej, tej samej cukierni, zawsze po dokładnie to samo ciastko. Okej. I gdybyś miała teraz powiedzieć, jak miałaś to wspomnienie, to co się działo w tobie z ciałem? No, czułam, że się po pierwsze bardziej już trochę ruszam to i jestem zaangażowana w to mocno, jakoś nastąpiła taka intensyfikacja. I od razu sobie wyobraziłam w głowie, a to ciastko, B, smak tego ciastka. Okej. Okay. Gdzie widziałaś to ciastko? Gdzie widziałam? Tak. Ale czy widziałam na żywo, czy w swojej tutaj, głowie? Tutaj, teraz. Tu je widziałam. Mniej więcej na tym poziomie. Okej. Okay. A wtedy, jakbyś miała sobie teraz, nawet zamkniesz oczy, coś przypomnieć, dosłownie przypomnieć moment jedzenia tego ciastka, pamiętasz je? Mhm. Masz go? Mhm. Gdybyś teraz jakby próbowała ciałem naśladować czynności, po prostu poddać się tym czynnościom, dokładnie je powtórzyć. Czyli nie mamy żadnego grania, nie mamy tylko dla siebie po prostu spróbuj ciałem oddać teraz ten moment, w którym jesteś tam, ten konkretny jeden moment. Obserwuj go i próbuj się ciałem dopasować do tego momentu. Tego jedzenia. Tak. Jak jesteś ubrana?
No, jak jest niedziela, to pewnie mam jakąś sukienkę. To konkretne taką, wspomnienie. To taką sukienkę w kratę z falbanką na dole, czerwono-niebiesko-biała krata. Taki rękaw z bufami, taka do kolan. I sandały, bo jest ciepło wtedy. Okej, okay. Ona jaka jest w dotyku? Nie śliska, nie szorstka, raczej też nie miękka, taka bawełniana, dosyć twardsza sukienka, która się po prostu dobrze układa. Okej, lubiłaś ją dotykać? Lubiłam ją nosić, czy dotykać to nie wiem. Aha, nosić, tak? Nie miałaś, kieszonek nie miała. Nie miała kieszeni, czyli nie. Ręce są z boku, tak? Tak. Jesteś, teraz gdzie jest Lada? Lada jest tu. Okej. Zanim jeszcze trzymasz to ciastko w ręku, gdzie, mhm. Gdzie ono jest? Jest tu w witrynie. Okej. Okay. Spójrz na nie sobie tam w tym. Już mieć zamknięte oczy cały czas. Mhm. Widzisz je? Mhm. Jak wygląda? To jest ekspedient, ekspedientka? Pani. Zawsze była tam pani. To były dawne lata, więc panie jeszcze miały takie czepki w tych cukierniach i fartuch. Zazwyczaj w kolorze niebieskim albo niebieska była krata. Okej. Okay. I teraz popatrz na nią, jak ona ci poda to ciastko. Okej. Okay. I ugryź je. Wtedy byś już... Powtórz tam to, co się dzieje. Wszystko, ja już nie będę mówił nic. Mhm. Okej, okay, dzięki. Dzięki. Jak? Dla mnie dziwnie, ale przyjemne to było. A co dziwnie? Co... No dziwnie, wiesz. Co się działo z ciałem, z myślami? No, gdzie się pojawiły moje wewnętrzne blokady, takie na zasadzie hej, nie mam ciastka, nie mam mnie tam, czy to nie będzie dziwnie wyglądać, jak teraz zacznę udawać? Ale z drugiej strony to te pytania, które zadawałeś, spowodowały takie bardzo pozytywne emocje, że ja naprawdę byłam znowu w tym miejscu. Co ciekawe, cukiernia nazywa się Murzynek, dzisiaj to by w ogóle nie przeszło, ale wtedy się tak nazywała. No tak, to ciepłe lody niektórzy nazywali, tak? Tak. U nas się nazywały też Murzynkami te pianki takie. Tak, tak, w czekoladzie. Z czekoladą. Mhm. I co poczułaś na przykład z głosem? Coś myślałaś w ogóle o głosie? Nie, jakoś w tym momencie niekoniecznie. Nie skupiałam się na tym. Skupiałam się na tym, żeby sobie wyobrazić to, że ja tam jestem, że widzę to ciastko i że jest tam ten rok 95 i ja stoję w tej cukierni i po tym jak tata zapłacił i mogę w końcu dostać ciastko. Okej, zrobiło się okej. Okay. Mhm. To teraz byś zrobiła coś takiego, że chciałbym, żebyś sobie przypomniała tę sukienkę, to wszystko. Spojrzała się do kamery teraz i przypomnij sobie to wszystko. Sukienka, tak? I będąc w tym świecie, po prostu powiedz o inflacji. Okej. Okay. Mamy rekordową inflację 9,2%. Prawdopodobnie utrzyma się do lata, a potem prognozy są takie, że może po prostu powoli zacznie spadać. Okej, dzięki. To dobra wiadomość. Jak? Dobrze. Ciekawe to jest doświadczenie. To znaczy, wiesz, to jest trudne dla głowy, która tego nie robi na co dzień. Zderzanie takich dwóch zupełnie różnych światów, które się na pierwszy rzut oka nie kleją. No bo ciastko i moje przyjemne wspomnienie, które przyszło jako pierwsze do głowy z dzieciństwa, kontra informacja, która mnie mocno denerwuje, no to są dwie różne skrajności. Ale okazuje się, że myślę, że jak się trochę gdzieś przeskoczy swoje granice w mózgu, to się udaje gdzieś skleić. I chociaż trochę przestawić swoje myślenie na ten inny tor. A gdybyś teraz jeszcze tylko tak na próbę miała przypomnieć sobie sam ton, teraz ten głos, którym to powiedziałaś. O tej inflacji? Jesteś w stanie tak odtworzyć teraz ten głos? Spróbuj tak na ten. Jeszcze raz ten sam komunikat, tym głosem. Rekordowa inflacja 9,2% według prognoz podobno do lipca, od lipca ma zacząć spadać. Okej. Okay. Stało się coś z ciałem? Chyba się trochę wyluzowało. Coś, mam wrażenie, że nie było takiej, wiesz, napinki. I jakby ten głos też stonował trochę, taki był spokojniejszy. Widzisz, z dwóch stron wydarzyło się to samo, albo podobne.
Czyli najpierw, w pierwszym wypadku mieliśmy do czynienia z tym, że świat wewnętrzny, wyobrażenie twoje, to wszystko, co w środku, przejęło władzę nad ciałem i tak ustawiło ci aparat, że wyszedł taki głos, a za drugim razem, odtwarzając, chcąc uzyskać, głowa, chcąc uzyskać ten głos, nastawiła aparat tak, że on, jakby w drugą stronę poszła informacja, że ten aparat dostał, jakby ciało nagle się zamieniło w to ciało z poprzedniego ćwiczenia. Tak. Można to robić w dwie strony, ale cały czas źródło jest tutaj. To ty jesteś performerką. To ty mówiąc, performujesz przy pomocy całego twojego istnienia. No i dlatego to jest cudowne, że do tego, żeby do ucha szeptać komuś wiadomości, żeby opowiadać o świecie, ty jesteś całym ciałem. I ten moment właśnie tego rozluźnienia, on jest związany z tym, że jesteś jedna. No tak. A żeby być jednym, trzeba w procesie myśl, mowa, działanie albo zaniechanie, on musi być nadziany na jeden sznureczek. Jaki to będzie sznureczek? Czy to będzie sznureczek przypomnienia układu głosu? Czy to będzie sznureczek wspomnienia? Czy to będzie wyobrażenia? Czy jakiegoś celu? To już jest wybór. To jest cała gama technik, do których mamy dostęp. Ale one muszą być w jednym. Zgodność. Bo kiedy ciało jest zgodne, jest rozluźnione. Jest w takim stanie błogości, jakiegoś spokoju i od razu ten głos jest też dzięki temu jest taki niezwracający na siebie uwagi. To prawda, tak, to jest dobre określenie. Super, jesteśmy chyba blisko końca naszego tego dzisiejszego spotkania. Jakie myśli masz pod tym? Wiesz co, pierwsze to jest taka, że nigdy na to nie wpadłam, co dzisiaj tu mi zrobiłeś i jak poprzestawiałeś moje myślenie. A po latach pracy, a pracuję już 11 lat tam, gdzie pracuję, no to właściwie może by mi to ułatwiło trochę działanie już dużo wcześniej, dlatego cieszę się. Lepiej późno niż wcale, tak się mówi, to jest akurat prawda. Bo wiem, że to jest jakiś dopiero pierwszy krok i gdybym chciała nad tym pracować, to jest jeszcze dużo pracy, ale jak się okazuje, że już jakiś pierwszy zapalnik został uruchomiony, więc można. Zwłaszcza, że nie widać cię w radiu. No właśnie, nie widać. Więc możesz robić zastosować każdą metodę po to, żeby twoje ciało było jednolite, jedno, zgodne, żeby ten głos mógł wyjść z tego zgodnego ciała, więc możesz to robić... Zamkniętymi oczami na przykład. Na przykład. Cieszę się, że wy macie otwarte oczy teraz i jesteście z nami i będziecie, mam nadzieję, w następnym odcinku, przy następnym spotkaniu. A gdzie możemy ciebie znaleźć? Mnie możecie znaleźć na TikToku, na Instagramie, Kasia Węsierska, tak się nazywam, bez polskich znaków, będzie najłatwiej wpisać. I jak włączycie radio od poniedziałku do piątku, od 12 do 15, to w Radiu SK się usłyszymy. Być może będę wtedy z zamkniętymi oczami. Wtedy może i wy będziecie z zamkniętymi oczami i możecie napisać w komentarzach, jak wyobrażaliście sobie Kasię. Taka gra. Witam was jeszcze raz na moim kanale, przy następnym odcinku, a tak codziennie na TikToku, na Insta. Spokój. Acting is moving.